Dzisiaj byłeś pierwszoplanową postacią na boisku, gol, asysta, ale najpierw chciałem Cię zapytać o tę żółtą kartkę, bo to była najbardziej kontrowersyjna sytuacja z Twoim udziałem. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Dla mnie ta kartka jest niesłuszna, tak? Pan sędzia narysował na początku linię, która wyznacza miejsce wykonania rzutu wolnego. Ja piłki nie przesunąłem ani do przodu, ani do góry, nie odkręcałem, tak? Pętykiem do góry. Pan podszedł, dał mi żółtą kartkę, narysował drugą linię i cofnął mi piłkę. Nie wiem z jakiego powodu w ogóle, ale dostałem tą żółtą kartkę, okej. Okay. No właśnie, sytuacja tym bardziej kontrowersyjna, że to czwarta Twoja żółta kartka w tym sezonie, wykluczająca Cię z meczu z Legią. Dokładnie, dlatego nie wiem, jak będzie tego podejście. Mam nadzieję, że klub się odwoła od tej kartki i być może będzie anulowany. Ogólnie może być zadowolony z dzisiejszego występu, tak jak wspomniałem, gol, asysta. Jak się oceniasz? No, owszem, ale myślę, że jeszcze mogę więcej dać na pewno do zespołu. To taki mój pierwszy mecz od początku. To szansa trenera, no i starałem się zrehabilitować za to, że trener mnie postawił. Cieszy mnie to na pewno, że zdobyłem bramkę i asystę. Ale to jest taki niedosyt, bo dwa razy prowadziliśmy w tym meczu i fajnie byliśmy wyjeździć, są 3 punkty, ale jest 1, trzeba też szanować. No właśnie, już drugi raz w tym sezonie strzelacie 3 gole na wyjeździe i meczu nie wygrywacie. No szkoda na pewno, jest to jakaś, nie wiem, może nasza niekonsekwencja, tak? Powinniśmy szanować to, jeżeli prowadzimy, jeszcze zostaje do końca tak niewiele czasu, no za tylko cenę trzeba jakoś dowieść ten rezultat tak korzystny, dlatego nie musimy pokazać. Właśnie, 4 wiosenne mecze, zbieracie dosyć dobre recenzje, tylko brakuje zwycięstw. Nie wpadniecie w jakąś taką... Szkoda na pewno, bo myślę, że gramy niezłą piłkę i cieszyłoby to, gdyby z każdego meczu było zwycięstwo. Dlatego musimy zrobić coś w tym kierunku, żeby, tak jak teraz wspomniałem wcześniej, jeżeli mamy prowadzenie, to trzeba to uszanować i dowieść do końca.